ja Państwa witam na kolejnym spacerze z serii Był sobie Cieszyn, takiej prywatnej serii trochę. Natomiast myślę, że lubiany i sądząc po frekwencji. Dzisiaj taki temat związany z karczmami, z zajazdami. Ja przede wszystkim skupiam się zawsze na tym okresie piastowskim, ale dzisiaj też te karczmy zobaczymy, jak one się rozwijały, bo większość tych karczm, które powstały gdzieś w średniowieczu, czy później w renesansie, czy też w wieku XVII, dotrwało do praktycznie początków XX wieku, a niektóre przetrwały nawet i dłużej i były zamykane dopiero w czasach nam współczesnych, albo były nawet te budynki burzone. Przespacerujemy się takim szlakiem dawnych karczm, zajazdów, hoteli, czyli poopowiadamy sobie o tych miejscach, w których ludzie spędzali czas wolny, ale także uprawiali małą, większą politykę. Dowiemy się co nieco, jak funkcjonowała taka karczma średniowieczna, ale też jak ta karczma została później przekształcona, na przykład w słynny hotel pod Brunatnym Jeleniem i stała się jednym z najbardziej luksusowych hoteli w mieście. Raczej skupię się przede wszystkim na okresie piastowskim, natomiast wiadomo, trzeba dopowiedzieć tą historię do aż ostatnich dni niektórych tych karczm i też przedstawić ich rozwój. W średniowieczu raczej byli to cieszyniacy, zresztą cały dokument wytyczający prawo do wyszynku piwa czy wina w mieście był nadany przez księcia Bolesława w 1416 roku i gwarantował on cieszyńskim mieszczanom właśnie ten wyszynk w obrębie jednej mili wokół murów miasta. One są zazwyczaj co miesiąc, tylko we wrześniu jest drobna zmiana, bo spacer dotyczy miejsc związanych z piwem i piwowarstwem, więc będzie się odbywał w czasie jesieni piwnej 3 września. Więcej o funkcjonowaniu takiej karczmy już powiem w miejscu jednej z takich karczem, która znajdowała się blisko wzgórza zamkowego, bo te karczmy w dużej mierze lokowane były poza murami miasta, tylko kilka było ulokowanych przy rynku, więc jak będziemy tak bardziej dzisiaj szli okrężnymi drogami, i opowiadali trochę o właśnie funkcjonowaniu takich karczem. Więc przejdziemy sobie do pierwszej karczmy Oberży pod Modrą Gwiazdą.